Yo, yo, yo! Siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Webson, a to kolejny zwiastun detektywa Pikachu? Tak jest, to kolejny zwiastun detektywa Pikachu, moi drodzy, słuchajcie. Generalnie wiem, że jestem spóźniony trochę na imprezę, bo trailer wyszedł, nie wiem, 26 chyba lutego w ogóle, a mamy połowę marca, ale co tam, miałem parę spraw do załatwienia, zresztą wiecie, wróciłem z Undertale'em i w ogóle kable mi przeszkadzają, sorry. Dobra, bez zbędnego pierdzielenia, po prostu obejrzyjmy ten trailer. Ja po prostu niesamowicie się jaram tym filmem Detektywa Pikachu, bo to może być naprawdę dobry film, ale bez zapeszania, żeby nie było. Już się mówiło o dobrych filmach i nie były one dobre. Także co? Także przejdźmy prosto do oglądania i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Oficjalny zwiastun drugi. Okej, Pikachu. The only clue to my past is Harry's name and address inside this hat. So, I made my way to the apartment, and that's when I found you. And your stapler gun. Stop talking! You're a hallucination! You're a hallucination. So you're a talking Pikachu with no memories who's addicted to caffeine. Uzależniony od kofeiny. These are just choices. Another round, extra shot, back is night, thank you, sweetie. What? Lukoks, jak on się nazywał? Mixed up the wrong crowd, that kind of thing. Okay, ten Charizard. Look, you can talk to humans, I can talk to Pokemon. And if you want to find the cops, we're gonna need to know if I don't need Pokemon. What about a world-class detective? Ah, my clues! What is all this? Harry is still alive. Case closed. But still open until I solve it. No właśnie jak zamknięta, skoro nadal żyje. Here it is. Harry faked his own death. Or somebody else faked Harry's death. Jak mu przyrąbał. Harry faked somebody else's death. That last one doesn't work. No. Co to nie ma sensu. Jezu, ta piosenka mi się tylko ze Shrekiem dwójką kojarzy. Boże. Jezu, ile akcji w ogóle w tym trailerze. Co to? Co to? A, to Sejpom. Mówiłem, że pierwszy już gdzieś był. A, będzie walczył. Hey bud, what are you doing? I can't do it when people are watching. On się chciał zesrać, czy użyć jakiegoś elektrycznego? Pika, pika! That's a twist. That's very twisty. What the fuck? Oh, he's on a bike. Quick, get in front of him. Stop. Oh, no. He's going down hard, Tim. Should've worn a helmet. O co tu chodzi w ogóle? O mój Boże! Co jest? O Boże, muszę obejrzeć to jeszcze raz. Czekajcie. O, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzieś dalej kawałek. Tu. Słuchajcie. Pika, pika. Pika, pika. Straszony. O, aż mi się głos w ogóle. O, jak mi się głos podniósł, ja pierdzielę. Pika, pika. Pika, pika. O mój Boże. Dobra, ale w ogóle jakby... Tak jak się generalnie Pikachu ma amnezję, obudził się gdzieś nie wiadomo gdzie i nic nie wiedział, było tylko ten... Znalazł Tima z jego skrzywaczem.
extra shot, black as night. Ludicolo w ogóle też zajebiście wygląda. To jest takie dziwne, bo te Pokémony jakby wyglądają zupełnie inaczej od tych, które oczywiście widzimy w grze, tak? Aczkolwiek wyglądają tak samo. W sensie nie umiem tego określić. Wyglądają na żywe. Zrobili animatorzy, graficy, wszyscy zrobili tak niesamowitą robotę nad Pokémonami, że to jest szok w ogóle. Okej, później mamy shoty różnych Pokémonów, tak? Które się znajdują. Mamy Snobula, mamy Bulbasaura. Mamy Lickitunga. Jak to wygląda? Jak kosmita, który chce po prostu wsadzić ten język w dupę i wylizać wszystkie wnętrzności. Boże święty. Jego i Mistera Mime'a to ja mam koszmary po nocach po Mister Mime'ie. Po tym to ja nie będę mógł spać w nocy. Okej, mam przypomnienie to, że różne Pokémony już i tak nie ma. Okej, detektywa, wskazówki. No znowu mamy tego, nie ma sensu. No i generalnie mamy strasznie dużo akcji, w ogóle to jest Dialga, Palkia, to jest, czekajcie, to jest, zaraz, to jest Eevee? Wait a second. Okej, okay, jakiś portal, z którego wyszedł Eevee, niebiesko, i dalej te Greninja, które są chyba złe. Okej, okay, w tym Rime City miał być jakiś ten festiwal Pokémonów, więc są te balony wszystkie tak dalej. Okej, Pikachu jednak umie używać jakichś elektrycznych ataków. Tutaj jakby jedzie na prądzie. I tutaj, o. Aaaa! Dobra, wiadomo, że Ryan Reynolds tu używa jakiegoś elektrycznego ataku. Jakiś pioruna czy czegoś. O, i coś tam wybucha na dole w ogóle. Widzicie to? Ten Apeon wkurzony w ogóle nie wygląda jak Pokémon tej. To wygląda jak jakieś skrzyżowanie tego. Jak one się nazywały? Ferbi chyba? Takie Tamagotchi, tylko że żywe. Znaczy nie żywe, ale jako grzegrz. Ferbi chyba to się nazywało, z jakimś w ogóle obcym izolacja, kuźwa. W ogóle absolutnie kolejne koszmary po nocach, ja nie jestem pewien, czy to film dla dzieci. Okej, to jest ta scena, w której Psyduck tam użył tych swoich psychicznych mocy. A nie ma czapeczki. Dobra, ten Charizard. Naprawdę wygląda, no zobaczcie to. Jakby się miał zara wysroć. No, dobra, wbija Charizard, on chce uciec. Pika, pika. Zaraz, co to były za Pokémony? To były też Apeony? Wygląda na to, że Greninja, Apeony są złe. Tutaj się dalej rozwala, wszystko wybucha i tutaj Mewtwo wychodzi w ogóle. Skąd się Mewtwo wziął w tym, to ja nie wiem tej. Próbuję sobie teraz ogarnąć, jak mogłaby wyglądać fabuła tego filmu, wiecie? I jakoś nie mogę. Znaczy, rozumiem. Znika Harry, ojciec Tima. Zaraz po jego zniknięciu pojawia się detektyw Pikachu, który jedyne co wie to imię Harry'ego i jego adres, gdzie mieszka teraz Tim. No i tyle, no i chcą go znaleźć, ale skąd Mewtwo, skąd jakieś podziemne walki? Znaczy no strzelam, że naszli na jakiś trop, tak? Ale... Więc te podziemne walki to może być jakieś źródło informacji czy coś, ale Mewtwo skąd w tym wszystkim, to ja nie mam bladego pojęcia. Mewtwo. Jeśli myślę o fabule generalnie wszystkich innych Pokémonów też, to znaczy gier głównie, chociaż filmów też, przecież mieliśmy Mewtwo w dwóch filmach co najmniej. W Pokémon film pierwszy i powrót Mewtwo był Mewtwo. I jeszcze w tym shortie, on miał chyba ze 20 minut, kilkanaście. Był taki short, który był chyba w ogóle nadawany tylko w Japonii, który jakby tłumaczył historię klonowania Pokémonów i właśnie narodzin Mewtwo, ale tak bardziej niż to było pokazane w filmie. Tam też było o klonowaniu ludzi i generalnie wszyscy ci naukowcy umarli. Świat Pokémon jest ciemnym miejscem, słuchajcie. To nie jest tak łatwo sobie, że o, ładnie, że kurde, przychodzi Ryan Reynolds i robi pika-pika albo robi słodkie minki. Albo próbuje się zesrać na ekranie, jako detektyw Pikachu. Świat Pokémon to ciemne miejsce. Były wojny.
Ludzie się zabijali normalnie, używając Pokemonów, zabijali inne Pokemony. To jest to, to co my widzimy, to jest tylko kawałek w ogóle tego świata. Nadal nie wiem, o czym może być ten film, słuchajcie. Detektyw Pikachu. No i ten Mr. Mime. Yep. On się tak perfidnie w slow motion, słuchajcie, spada. Kurde. O. Czekajcie, kiedy to ma premierę w ogóle? Nie wiem, a jakoś w tym roku, we wakacje, co? Jakoś w tym roku we wakacje. Dobra, dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie, żebym obejrzał jakieś inne trailery może. Nie wiem. Ja mogę, jakby i tak nie zarabiam nic na YouTubie, więc mam trochę w dupie te demonetyzacje. To, że wysyłają mi kurwa prawa autorskie o oglądanie tego filmu, tak, i pokazywanie go wam. Jakby no mnie to nie boli, bo i tak nic na tym nie zarobię. Robię to czysto dla fanu. No. Także wielkie dzięki za oglądanie i trzymajcie się. I w sumie to mogę wam tu rzucić kartę, czy chcecie więcej. A jutro już normalnie jakiś gameplay, Anderek pewnie. Tak, Anderek. No. Trzymajcie się, dzięki wielkie. Wiecie, zrobić tam na dole. Juu!